Jazda lewym pasem. O kurwa! W Polsce jeździ się prawą stroną. Koniec kropka. Lewy służy do dwóch rzeczy: do reklamowania Huawei oraz do strzelania goli w bajernie. Nie, no lewy pas służy jedynie do dwóch rzeczy do wyprzedzania oraz do skrętu w lewo. Tylko i wyłącznie. Lewy pas nie jest wycieczkowcem pływającym po Morzu Śródziemnym. Jadąc nim nie patrzymy się w gwiazdy, nie relaksujemy się i nie opalamy swojej zakazanej mordy. Wyprzedzamy albo skręcamy w lewo. W innym przypadku. Spia Kiedyś Jeremy Clarkson powiedział, że lewy pas jest jak kibel. Wchodzimy, robimy co swoje i wychodzimy. Ta zasada jest cały czas aktualna. Znaczy, ja rozumiem, że w erze telefonów siedzenie na kiblu stało się całkiem przyjemne, ale w gruncie rzeczy jest to trochę niesmaczne. Większość ludzi zapomina również, że lewy pas działa tak samo w mieście, jak i poza nim. Co? Tak, wiem, że to może być dla wielu szok, ale w mieście też mamy obowiązek jazdy prawą stroną. Chyba, że wykonujemy manewr wyprzedzania albo mamy zamiar skręcić w lewo. Czasami naprawdę można przymknąć oko na niektóre zachowania. Miasta są zakorkowane, ograniczenia prędkości, zwężenia pasów, radary, roboty drogowe i inne tego typu rzeczy. Do tego wszystkiego można się czasami zapomnieć, zagapić, nie spojrzeć, no cokolwiek, ale kurwa godzina 23. Miasto, pusta droga, a na lewym pasie Januszu na obcych blachach jadący 60 na godzinę. Co, co ty robisz? Co ty robisz? What the fuck is this? Kodeks ruchu drogowego mówi jasno. Artykuł 16 o ruchu drogowym, obowiązek prawostronnego ruchu pojazdów. Pierwsze, kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny. Cztery, kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Prawej krawędzi jezdni. Prawej krawędzi jezdni. Czy to jest jasne? Jeśli masz możliwość jazdy prawym pasem, to dlaczego jedziesz lewym? La, la... Najbardziej niezrozumiałe są dla mnie sytuacje, w których z jednego pasa robią się dwa, a gość od razu zajmuje lewy. Mimo tego, że prawy jest pusty. Jaki jest sens tego manewru? Dlaczego to robisz, człowieku? Dlaczego? Czyżbyś za 4 kilometry skręcał w lewo? Aha, nie, to, to, przepraszam. Ja naprawdę rozumiem, że takie na przykład Trójmiasto ma w dupie zasadę jazdy prawym pasem. Jeździłem u was prawą stroną. To znaczy, próbowałem, ale to, co zrobiły wam tam ciężarówki, woła o pomstę do nieba. Ja bo, Także rozumiem, że misa olejowa czy zderzak czasami. Czasami mogą być ważniejsze niż prawo. Jednak, gdy jest nowy asfalt, trzy pasy, a wszyscy napierdalają środkowym i lewym, a prawy pusty jak budżet państwa po wypłacaniu 500 to niestety nie jestem tego w stanie zrozumieć. Panie, jeszcze się skończy ten prawy i co będzie? Kto me wpuści wtedy? Odpowiedź brzmi: Nie wiem, choć się domyśla. Jeśli nie potrafisz zmieścić się pomiędzy inne samochody, to może warto rozważyć jazdę MZK, a nie samochodem. A jeśli już o wciskaniu mowa, to czasami rzeczywiście jest z tym problem, ponieważ ludzie nie trzymają prawidłowych odstępów. Jednak o odstępach za chwilkę. Zanim o nich powiem, dokończę może temat lewego pasa, bo teraz prawdopodobnie każdy w swej służbowej Fabii, Porsche Panamera czy Audi A6 poczuł się ważny. No w końcu ktoś się wziął za tych ślamazarów na tym lewym pasie. kurwa! Otóż, moi drodzy, większość pewnie zauważyła, że Polacy to waleczny naród. Musieliśmy walczyć o wolność, to znaczy nie my, nasi dziadkowie. O szacunek, o pieniądze, a teraz to nawet o wolne miejsce parkingowe, bo taki kurwa dobrobyt. Jednak największą waleczność okazujemy na drodze. Dojeżdżanie do zderzaka, mruganie światłami, trąbienie, nieułatwianie manewrów i tak dalej, i tak dalej. Ach, szkoda szczepić ryja, naprawdę. Niestety owa waleczność sprawia, że każdy uważa się za najszybszego na drodze. A co za tym idzie, każdy uważa, że każdy inny poza nami samymi powinien spierdalać na A zasada jest bardzo prosta, jak aparycja przeciętnego chłopa ze Śląska. Jeśli jedziesz lewym pasem i Wyprzedzasz pojazd lub grupę pojazdów, utrzymujesz przy tym przepisową prędkość, nieważne czy jest to 70 na 70, 140 na autostradzie czy 120 na ekspresówce, możesz jechać i wyprzedzać. Mogę? naprawdę możesz to zrobić swoim tempem. I żaden syn nie ma prawa cię z tego pasa ściągać długimi światłami. Nie każdy ma 400 koni pod maską i nie każdy może wyprzedzić 15 samochodów w 10 sekund. Nie każdy też ma percepcję na poziomie człowieka grającego w CS-a od 10 lat. Skoro uważasz się za lepszego i za szybszego kierowcę, to tym bardziej powinieneś uważać na wolniejszych i czasami chwilę na nich poczekać, tak jak wnuczek czeka na babcie, która wysiada z tramwaju. Jednak ty, kierowco, który wykonujesz swój manewr wyprzedzania, pamiętaj, że działa to w dwie strony. Jeśli jedziesz od 20 minut lewym pasem i miałeś już z 5 okazji do tego, aby zjechać i puścić szybszego od siebie, to jesteś debilem i należy ci się mandat oraz 50 uderzeń suchym, bambusowym badylem na gołą dupę. Co nie znaczy wcale, że ty, jako szeryf, poganiacz, mrugacz pospolity masz teraz wymierzać sprawiedliwość, hamując mu awaryjnie przed maską. Poważnyś... Skoro ci się tak przed chwilą spieszyło, pchałeś swój ryj na lewy, dogniatałeś, mrugałeś i machałeś rękoma, to chyba nie masz czasu na takie ceregiele. Wciśnij gaz do oporu i spierdalaj! Bo odkoluje. I pamiętaj, że na drodze zawsze może znaleźć się ktoś szybszy od ciebie, także nie ma co grać z faniaka, Bo przed chwilą ty poganiałeś jakiegoś dziadka w Tiko, a zaraz dojedzie dojedziecie jakaś panamerka 200 Plus na zderzak i ja ci zmięknie. Pamiętaj, traktuj innych tak, jak ty sam chciałbyś być traktowany. Tak samo w życiu, tak samo na drodze. Gdy będziesz kogoś poganiać i zaczniesz trzymać mu się 20 centymetrów na zderzaku, to wcale nie znaczy, że ten z lewego ci zjedzie, myślę, że wręcz przeciwnie. Po pierwsze, jest pewnie tak samo waleczny jak ty i nie zjedzie ci w myśl z zasady poganiasz mnie, to ci kurwa dom. Daj mu spokojnie wykonać swój manewr, niezależnie czy jest to autostrada, ekspresówka czy miasto. Daj mu jechać. Ma do tego takie samo prawo jak ty. Też płaci podatki, też kupuje paliwo i też wydał swoje ciężko zarobione pieniądze na kurs prawa jazdy. W nawiązaniu do Jeremy'ego Clarksona oraz jego porównania lewego pasa do kibla, nie sraj się tak mocno na tym lewym pasie. Bo się pochlastać można. Spokojna kupa to zdrowa dupa. I owszem, tak jak mówiłem, jeśli gość jedzie w ten sposób od 15 minut, to naprawdę można się zdenerwować. Jednak może wtedy warto samemu zjechać na prawy pas, aby ten za tobą zepchnął go z lewego? Hm? Masz rację. Naprawdę nie ma się co denerwować, a to, że będziesz jechał metr od niego, nie sprawi, że przyspieszysz. Wręcz przeciwnie. Ciągle musisz kontrolować to, co zrobi. Może zaraz na złość ci przyhamuje, a może urwie mu się koło, a może po prostu wyskoczy mu coś przed maskę. I co wtedy zrobisz? Chciałeś pośpieszyć dwie minuty, a stracisz cały dzień. I chuj ci z tego przyszło.